Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z naszego Kiciusia ze Stray. I kochani, kontynuujemy naszą serię. Pierwszy odcinek wleciał, to prawda, tak dosyć chaotycznie, bo jeszcze z tego co widziałem, jak go publikowałem, było tylko 360p, 380p, nie pamiętam jak tam były rozdzielczości, no mniejsza. Wersja SD. Ale już powinno być Ultra HD. I kontynuujemy, nie? Chyba tak, chyba tu skończyliśmy, bo wiem, że delikatnie gra mnie cofnęła do tego momentu z tą beczką. I widziałem, że delikatnie jednak ten głos był, czy głos, ta muzyka była troszeczkę za głośno, więc testujemy w tej chwili nowe ustawienia dźwiękowe. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Widzę, że nasz przyjaciel, który tutaj ogląda nas przez kamery, cały czas nam tutaj próbuje pokazać drogę. O, nie, 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 kitku. Oj, ty biedaczku. Biedaczku, tak, wiem. Dobra, idziemy tędy. Nadal nie widzę żadnych znajdziek. Ops. I wracamy na główną ścieżkę. Prawda? Prawda. Bo tu wejść chyba... A nie, możemy tu wejść. Op. Zrzućmy sobie tą deskę. Teraz już jest stabilnie. Kitku, ty uważaj. Przysięgam, że jak ta gra nam zrobi jakiegoś mindfucka, że ten kiciuś umrze, to normalnie dam taką negatywną recenzję, że się normalnie twórcy posrają. No, jesteśmy prawdziwymi kotami. Tu mi się coś zaczęło świecić. Chyba był safe. Zresztą to jest normalnie słodki kiciuś. Jak można krzywdzić kiciusia nawet w grze? Trochę pomiałczymy. Tylko pytanie, gdzie nas te ścieżki zaprowadzą? Tu wejść nie mogliśmy, dobra. I moi drodzy, wracając do tego tematu, który zacząłem w sumie na samym początku gry, w pierwszym odcinku. Bardzo irytuje mnie to, że bardziej popularni twórcy dostają tę grę tak naprawdę przedpremierowo. Ja rozumiem, że to są materiały recenzenckie i tak dalej, aczkolwiek osoby takiego pokroju jak ja w tej chwili, które mają jeszcze małe zasięgi i chcą jakoś sobie to, no nie wiem, wybić, starają się i tak dalej, i niestety nie mogą tego zrobić, no bo nie mogą, no. Oczywiście jak ja na przykład, nie wiem, wrócę z pracy o godzinie 22, no to wiadomo. Co to było? Co to było? Jak ja wrócę z pracy o 22, to widzę już na YouTubie, że niektóre osoby mają po 3-4 odcinki z tej gry. Po 40 minut. No to jest praktycznie już koniec gry. Ja rozumiem, że no niektórzy mają z tego totalną pracę i tak dalej, że zarabiają na tym YouTubie. Ale moim zdaniem jest to praktyka nie fair i to bardzo nie fair. No, ale jak zwykle nikt się i tak nie posłucha, żeby to było w jakiś sposób fair. Tak, to jest safe, dobra. O, coś tam jest, znajdźka pierwsza. Nie, odłączyliśmy. Chyba odłączyliśmy, prawda? Co ty masz w ząbkach? Jakaś bateria. A bateria pewnie nam będzie potrzebna. Mieszkanie. Tam wyjść nie możemy już. Czy ty masz to jeszcze w ząbkach? Nie masz tego w ząbkach? Ej, coś ty zrobiła z tym? Tam mogła być jakaś znajdźka. Picia. Co jest napisane? Wallet City, 99 International University. Osiągnięcia naukowe i technologiczne. O. Ej, proszę nie spadać na kotka.
Proszę nie spadać na kotka. A, my tu musimy tak czy inaczej przejść. Trochę mnie martwi to. Potrzebuję pomocy, ale zaraz to zobaczymy. Martwi mnie to przejście. O? Możemy włączyć albo wyłączyć. Mam nadzieję, że mi nie ściągną filmu za to, że to jest jakaś muzyka. Mam nadzieję, że to jest jakiś NCS. O, co to było? Coś metalowego. Potrzebuję pomocy. Jesteśmy kotem, typowym kotem na klawiaturze. Dane uszkodzone, potrzebuję pomocy. Odbudowa wymaga do pobrania danych. Obudowa wymagana. Otwórz drzwi, aktywuj... Aktywuj coś, coś, coś. Aktywuj, znajdź obudowę. Ok. Napisaliśmy mu ok. Napisaliśmy mu ok. Teraz muszę zaznaczyć teren. Zaznaczymy teren. Jesteśmy prawdziwym kotem. Co tu jest? A tu mieliśmy wejść? Tu mieliśmy wejść. Tutaj dokładnie mieliśmy wejść. Nie, nie zamykaj kotka. Chcemy wyjść. Jesteśmy prawdziwym kotem. Otwórz nam. Otwórz, jestem kotem. I do pajęczyny. Aktywuj, znajdź obudowę. Co my tu mamy? Tu coś jest? Dyski twarde. Aha. I rozumiem, że to to. Jesteśmy grzecznym kotkiem. Grzeczny kiciuś. No. Bierzemy, to nasze jest. Gdzieś jeszcze są dwie bateryjki. Jest jakiś radiowęzeł? To jest to jak na mikrofon? Nie. Gdzieś coś jeszcze musi być. O, na górze jest. Dobra, widzę. Mogę to popchnąć? Nie mogę tego popchnąć. O. Nasze. Made in France. Hop. Dobra, ostatni. Przełącznik. To jest kotek japoński. Tu mi się łapka rusza. Dobra, jeszcze jedna bateryjka. Gdzie ona może... Jest na górze. Hop. Hop. Weź to do pyszczka. Dobra, chyba odpaliliśmy ten grajdziałek, co? Jesteśmy odważną kitką. To jest Neko? Nie, to jest ten robocik. Panie robociku. Żyjesz pan? Nie żyjesz pan. Oj! Coś mu od... Głowa mu odpadła. Nie, przepraszam. To się da naprawić. Co jest napisane? Nie wiadomo. Dobra, co my tu mamy zrobić? To mnie uczymy sobie? Tam jest coś na górze. To jest cała budowa chyba. O, coś wypadło. Coś mamy. Kim ty jesteś? Głową? Czy to jest głowa? Czy to jest głowa?
Nie? Nie mówcie, że będziemy go drukować. Dobra, coś uploadujemy. B12? Jaki robocik? Może B1 druga? Oczywiście łapka musiała być. Czym ty jesteś? Nie rozumiem, co mówisz. Zadziałało. Jestem wolny, dziękuję. Nie wierzyłem przekazom z kamer. Kot w martwym mieście. Ja nie pamiętam, jak mam na imię. Wygląda na to, że moja pamięć jest uszkodzona. Tak długo byłem uwięziony w elektronicznej sieci. Wiem, że pracowałem dla naukowca, który tutaj mieszkał. Póki co, mów mi B12. Tak mam napisane na budowie, czyli B12, nie B1 druga. Martwe miasto jest niebezpieczne, ale ty chyba wiesz, jak sobie poradzić. Zabierajmy się stąd. Za mną. Kres samotności. Odblokowano osiągnięcie. Ten klucz otwiera drzwi. Akurat to jeszcze pamiętam. Pozwól, że się tym zajmę. Zabierz klucze. Bardzo dobrze. Bateria jest już prawie na wyczerpaniu. Podejdź tutaj. Aha. Musisz go założyć. Wow, jesteśmy robokotem. Tak zawsze to wygląda. Zawsze tak wygląda. Założysz kotu byle co, on się położy. Zawsze. To jest po prostu oprogramowanie kota. Ewidentnie. No twórcy mają plus za to, naprawdę. O, no tak, tak, tak. Najpierw będzie takie chodzenie, jak nie wiadomo co. Jakby się miała zestrać zaraz, za przeproszeniem. Typowy kot. Typowy kot. Identico. Identico. Kiedyś kupiłem dla swojej kotki taki właśnie kubraczek na święta. Wiem, to jest porąbane, ale chciałem zobaczyć, jak ono zareaguje. Było identycznie. Po prostu kot zdech. Tak, to samo. Identycznie. Identico. I znów zaraz się położy. Ten plecak zaprojektowano z myślą o małych czworonogach jak ty. Niewygodnie ci? Tak, ewidentnie. Nie martw się, przyzwyczaisz się. Zdigitalizowałem klucz i umieściłem go w plecaku. Naciśnij tab, aby otworzyć panel wyposażenia. Klucze. I wspomnienia. Czujnik wykrywa dane wspomnień w pobliżu. Czyli są jakieś znajdźki. Zbadaj. Klucz z twardym dyskiem. Ha, ciekawe. Łatwizna. Jeśli kiedykolwiek zainteresuje cię jakiś przedmiot, możesz mi go pokazać. Lub innym, jeśli ich spotkamy. A teraz wydostajmy się z tego mieszkania. Będzie to samo? Czy nie jeszcze? Nie, już się chyba przyzwyczaił. Ła, bo to kotka. Na 100% kotka, to jest kotka. Dobra, już się odstresowaliśmy. Kot odstresowany. Otóż. Wybierz przedmiot do użycia. Dobra, klucze. To ja się jeszcze cofnę. Bo może coś tu jeszcze będziemy mieć. Dobra, wyląduj sobie. Może coś tu będzie, jakieś wspomnienie. O, właśnie.
Wytłumacz. Świadectwo stopnia inżynieryjnego należało do naukowca, do którego pracowałem. Czyli on nam teraz będzie tłumaczył te rzeczy, to może my naprawdę się dowiemy, co się stało. I się cofnąć tam już nie możemy. Nic nie ma. Nic nie ma niestety. Ale być może coś tutaj jeszcze znajdziemy. Bo tam chyba były jakieś rzeczy. Dobra, wyłączmy ten music, koniec. Może mi całego filmu przynajmniej nie ściągną. Chodzenie kotu po klawiaturze, to jest piękne. Ta gra jest tak pięknie zaprojektowana. Użyj dwójki, aby użyć latarki, ale po co nam to? Ojejku. Już koty potrafią widzieć w ciemności. A raczej widzą lepiej w ciemności. To też nie jest prawda, że koty widzą idealnie w ciemności. Widzą lepiej niż człowiek, ale nie widzą idealnie. Po prostu ich czopki, które są w oczach, są zaprojektowane właśnie po to, żeby wykrywać jak najmniejszy ruch. Dlatego koty są takimi dobrymi łowcami. No, tam jakaś farba jest i my chyba ją możemy zrzucić. Tak. Typowy kot. I sobie pójdzie. A, wprowadź kod. A jaki tam był kod? Czyli co? Pierwszy tak naprawdę nasz tutaj... A, tu jest kod 3748. 3748. Voilà. Idziemy dalej. Wow, jak to ładnie. Wow, spójrz na to miejsce. Ta winda w oddali. Chyba ważne. Musimy iść w górę. Ewidentnie, panie robociku B12. Ewidentnie. Ląduj. Nie, ale to jest cudowne. To jest cudowne. O Jezu, jak to brzydko jednak. Jakaś zaraza? No, coś pięknego. No, kurde, ten kot jest normalnie genialnie zrobiony. Genialnie. Odwzorowanie kitku w 100%. O nie, wracaj! No nie. No już nie mamy jak wrócić dalej. No trudno. Czekaj. Pamiętam. Obszar na zewnątrz. Mam wrażenie, jakbym już tam kiedyś był. Czy to stamtąd pochodzisz? Obiecałem komuś, że się tam udam. Tylko komu? Ta kartka pocztowa była inspiracją dla muralu. Zabierzmy ją. Zdobyto nowy przedmiot. Kartka pocztowa. Czemu mam takie wszystkie wspomnienia? Czemu mam te wszystkie wspomnienia? Jakim cudem się tu dostały? Idźmy dalej. Czy możemy zbadać kartkę? 3% wspomnień. Zbadaj. Świat na zewnątrz. Jeszcze zobaczymy niebo, obiecuję. Dobra, no to idziemy, panie B12. Idziemy. Jesteśmy kitkiem. O, jaki szybki loading. Loading, landing, nie loading. Czy my tam na górę możemy wejść? Bo coś mi się wydaje, że coś tam może być. Coś się może kryć. Coś się może kryć. Kurde, być kociarzem i nie grać w tą grę to normalnie grzech. I to śmiertelny. Op. Osoby, które lubią kitki. No to trzeba, no. To jest tak jak dla chrześcijan wyprawa na Ziemię Świętą. Raz w życiu trzeba. Czy coś tu będzie? Czy to jest prawidłowa trasa? Nie, chyba nie.
ale nic nie było. O, coś tutaj jest za to. Wytłumacz. Strefa bezpieczeństwa. Więcej nie ma. No wyjść się nie da chyba, tak? Nie da się. I lecimy. Jak tu brzydko. Tu te kleszcze. Te kleszcze są takie. Ej, spadać kleszcze. Kleszcze bym. O, nie, 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 nie. Nie. Zostawcie kitkę. O, nie. Nie, nie, nie. Zostawcie kitkusia. Nie widzę wejścia, nie. Wąt. Zostawcie kotka. Gdzie tu jest wejście? Wejście, wejście. Potrzebne mi wejście. Nie widzę. Tu jest. No tak mi kotka poharatać. Wygnoje jedne. Wygnoje. Cholerne kleszcze. O. Roboty? Lamsy. Bójcie! Brrr. Nie, czerwony alarm! Co się dzieje? Czemu tu się alarm włączył? Co macie do kiciusia? Co tu się dzieje? Czemu wy kitku nie lubicie? Halo? Jak się pozamykali, cholernicy jedni. Co tu się dzieje? Z tobą będziemy walczyć? Już on odpas, czy jak? Mały gaduła, odblokowano osiągnięcie. Będziecie podejść? Nie, boję się ciebie. Ten robot chyba się nas nie boi. Mówmy z nim. Może coś z tego będzie. Ale ja nie chcę. Nie. Ty nie wyglądasz na miłego. No dobra, idę. O co ci chodzi? Czym ty jesteś albo kim ty jesteś? Spotkaj. W jakimś dziwnym języku. Posługują się swoim własnym językiem. Kot zwędził ci język, odblokowano osiągnięcie. Ty nie jesteś Zurkiem. Nie znamy tu takich jak ty. Możesz pozostać w naszej wiosce. Tak długo jak nikogo nie zjesz. Co Zurkowie? Z
Co się stało z ludźmi, że same roboty są? Wyglądasz na zagubionego. Czego ci potrzeba? Pokaż mu przedmiot. O, zdjęcie świata na zewnątrz. Co za bzdura. Ta winda nie działa. Wszyscy wiedzą, że nie sposób się stąd wydostać. Wszyscy, poza nieznajomymi. Tyle, że oni odeszli. Z wyjątkiem Momo. Jeśli chcesz, możesz z nim porozmawiać, ale on już odpuścił sobie próbę wydostania się stąd. I to był dobry pomysł. Mieszka na szczycie tego budynku z pomarańczowym neonem. Tam się dostaniemy. Ewidentnie tam się dostaniemy. Pomóc? Zawsze możesz poprosić mnie o pomoc. Strażnik mówi, że powinniśmy porozmawiać z Momo w tym wielkim budynku z pomarańczowym neonem. To nasza jedyna nadzieja na wydostanie się stąd. A jak mogę sobie scrollować to, co on mówi? O, my tak możemy kotka oglądać. No dobra. Panie Momo. Kim wy jesteście? Przestraszyłeś nas, że hej, myśleliśmy, że jesteś Zurkiem. A co nam powiesz o przedmiocie? O, ale śliczność. Dużo nam nie powiedziałeś. Joris. Ranin. Naprawdę chciałeś pojechać windą? Nigdy nie widziałem, żeby działała, a jutro skończy 374 lata. Piękne marzenie. Szkoda, że to tylko marzenie. A nie marzenie, my pochodzimy z zewnętrznego świata. Oni śpią. Co tam iść? Tam nic nie ma. Zdaje się, że Momo ma takie zdjęcie. Może jemu je pokaż. Dobra. Jak? Anialia. O, co? Proszę, nie odrywaj mnie od mojej medytacji. Dobra, luz. Mogę coś podrapać? Chciałbym coś podrapać, muszę się odstresować. O, wilku, mowa. Lubię to. Drapu, drapu, drap. Coś tu jest? Oprócz większej ilości robotów. Handlarz? Witaj, jestem kupcem z targowiska. Ty mi coś dasz, a ja dam ci coś w zamian. To banalnie proste. To relikt starożytności, świadectwo talentu naszych przodków. To będzie kosztowało cię 3 puszki napoju energetycznego. Bardziej nie zejdę z ceny. Co to jest? Dobra, no. Pokaż mi ci przedmiot. Nie, przykro mi, ale nie mogę tego przyjąć. Targowisko. Kabel elektryczny. To komplet kabli elektrycznych. Najlepsza jakość na rynku. Wymienię go na butelkę super detergentu spirytusowego. To moja najlepsza oferta. Zbadaj partytura, przepraszam. Numer. Nie wiadomo co. Partytura. Mistrzowskie dzieło autorstwa bardzo znanego artysty. Będzie kosztowało cię jedną puszkę napoju energetycznego. Bardziej nie zejdę z ceny. A nie mamy na razie napoi energetycznych, niestety. Mamy szczęście, że dysponujemy tymi środkami zaradczymi przeciw zurkom. Stelamsy mają swoje zagrożenia i grunt to być przygotowanym. Czasami widuje się tu takie obrazki. Wszystkie mówią o świecie na zewnątrz. Piękne marzenie. Ty coś nam powiesz? Spójrzcie tylko na te skarby. Spójrzcie tylko na te skarby w śmieciach. Manna z nieba. No, skądś na pewno. Ej, ale chciałem ci pokazać coś. O właśnie. Błękitne niebo.
Ha, myślałby kto. Dobra. Dobra, lecimy dalej, kochani, lecimy dalej. Czy możemy tutaj wejść? Nie możemy tu wejść. Znaczy, możemy tylko tu wejść. Jestem kotem, jestem kotem. Możemy pokazać z innymi ludźmi. Co to jest? Handlarz, pralnia automatyczna, babcia, odzież, Elliot, programowanie. Dobra, moi drodzy, ale. My już w tej chwili sobie skończymy ten odcineczek. Następny oczywiście będzie, to możecie być pewni. Tak, Kiciuś? Dokładnie, będzie odcineczek, tak czy inaczej. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i ten piękny rudziaszek trójkolor. Znaczy piękna, bo to kotka. Jeżeli ktokolwiek wam będzie mówił, że to jest kotka, to źle mówi. To jest kotka, to jest trójkolor. Trójkolorek. Trójkolor. Ewidentnie trójkolor. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz i do następnego razu. Hej, hej!